Otwieram obrady 34. sesji Rady Gminy Wierzbica. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam pana wójta Zdzisława Duriasa, panią Ewę Stańkowską, panią sekretarz Renatę Leśniewską, panią kierownik Talię Janiszek-Stajnak. Witam Państwa sołtysów, inne osoby obecne na dzisiejszej sesji. Dzisiaj jest temat 1. Sesja zwołana w tym artykuł 20 ust. 3, czyli to już nawet nadzwyczajna. Jest jeden temat, 3 punkty. I punkt pierwszy to jest uchwała w sprawie przyjęcia projektu do wniesienia wkładu własnego, finansowego i rzeczowego do projektu pod tytułem od aktywnej integracji do samorealizacji współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dwa uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017. Trzy uchwała zmieniająca uchwała w sprawie prognozy finansowej gminy na lata 2017-2026. Na sali obecnych jest 13 radnych. Stwierdzam, że Rada jest warta do podejmowania prawomocnych uchwał. Czy są jakieś wnioski bądź propozycje do zmiany dzisiejszego porządku? Jeżeli nie ma, to rozumiem, że porządek przyjęty przez aklamację. Przechodzimy do punktu pierwszego tego tematu. Panie wójcie, rozumiem, że pani kierownik będzie reklamowała, tak? Bardzo. Proszę panią kierownik o zabranie głosu. Dzień dobry, pozwoliłam sobie tutaj poprosić Państwa o spotkanie, dlatego że został rozstrzygnięty konkurs 9192 z funduszy unijnych. Zajęliśmy drugie miejsce na Mazowszu, jeżeli chodzi o punkty. I o ile Państwo będziecie tak łaskawi, uchwalicie, że przystępujemy do tego projektu, to gmina zyska 339 040 zł, a wkład własny będzie 84 760 zł. Tylko z tym, że jeżeli chodzi o wkład finansowy, to w 2017 roku on dotyczy 18 600 zł, w 2018 2600 zł. Projekt będzie realizowany od czerwca 2017 roku do września 2018 roku. W tym roku będzie realizowany z 20 osobami i w przyszłym roku z 20. W sumie jest to 40 osób, do których będzie skierowana oferta projektu. Projekt zyska dodatkowe punkty, dlatego że jest to taki pierwszy projekt partnerski. To są projekty partnerskie. Jest to projekt miękki, ale w odróżnieniu od innych projektów, które były realizowane, teraz muszą być twarde rezultaty. I w wyniku tego projektu z tych 40 osób założenie jest takie, zobaczymy czy się uda, że 12 osób znajdzie zatrudnienie chociaż na 3 miesiące po zakończeniu tego projektu. Czy macie Państwo jakieś? Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Rada Boskowicz, proszę. Pani kierownik, ja mam takie pytanie, czy to będą osoby objęte odpowiednim biegiem, jakieś przedziały w tym projekcie, czy jak to będzie wyglądało? Tak, musi być tak. Co najmniej 4 osoby jest niepełnosprawne i muszą być to osoby długotrwale bezrobotne, czyli z ustawy o promocji zatrudnienia z trzeciego obszaru. A wiekowo, czy to też jest jakaś rama taka, że w takim wieku? Nie, z tego co pamiętam, wiekowo nie, tylko ten trzeci obszar. A to nie ma i w każdym projekcie musi być procent osób niepełnosprawnych. U nas w tym projekcie jest 4 osoby niepełnosprawne. Radna Grzyb, proszę. Tutaj jest tytuł od aktywnej integracji do samorealizacji. To jest, może mam Pani przybliżyć, co to będzie, jakie zawody, czy coś, to co będzie Pani? Nie, lepiej mówi się na
stojąco. Właśnie tytuł to jest wymyślony tak, jak i padł na głowę. Tak naprawdę projekt zaczyna się od każdy beneficjent, czyli uczestnik, będzie rozmawiał z psychologiem stojącym zawodowym. Ja nie jestem na ten moment w stanie Państwu powiedzieć, do jakich szkoleń i zawodów osoby będą miały predyspozycje. Bo jeden na przykład może być kucharzem, drugi ślusarzem, a też weźcie pod uwagę, że po to najpierw muszą przejść tak zwaną grupkę fachowców, uczestnicy projektu, bo czasami nasze wyobrażenia o nas są inne niż mamy predyspozycje. I partnerem jest gmina, prawda? Nie. Daj pełnomocnika gminnego ośrodkowi pomocy społecznej. Głównym partnerem wiodącym jest gmina. Drugim partnerem, który się wyłonił w wyniku ogłoszenia, jest Altum. Jest to firma rzeszowa, ale ma filię w Radomiu. I to jest prywatne biuro pracy. Stąd po prostu też mam nadzieję, bo oni biorą w dużej części to odium znalezienia zatrudnienia dla tych 12 osób jako swoją działalność. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby? Pan Czarnacki, proszę. Czy w tym projekcie będą zatrudniane osoby z naszej gminy do obsługi projektu, czy to jest wszystko po stronie tego Altu? Zadania są podzielone. Część będzie robił partner, część pracownicy zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tak jak praca socjalna, kontrakty, rozliczenia finansowe, zatrudnienie psychologa do doradztwa rodzinnego i indywidualnego, wypłacanie zasiłków, bo po to, żeby zmotywować. Bo wiecie Państwo, że czasami jest tak trudno, to w projekcie jest przewidziane, że każdy uczestnik po zakończeniu swojego cyklu dostanie zasiłek celowy 480 zł. Jako tą taką nagrodę, że ukończył te szkolenia. Natomiast pozostałe rzeczy będzie realizował partner. Czyli jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe, poszukiwanie pracy, organizowanie kursów. Czy w ramach tego projektu, ja pamiętam projekt poprzednio realizowany, czy będą jakieś pikniki, wyjazdy integracyjne? Nie, ponieważ czy to jest zupełnie inny przekrój? Nie, to nie jest inny przekrój, tylko ponieważ po tych pierwszych projektach miękkich były realizowane w poprzednim okresie projektowym były badania i okazało się, że bardzo wiele pieniędzy z projektów były przejedzone, przebawione. Więc w tej chwili, w tych projektach, w tym rozdaniu, nawet posiłki są bardzo skromne i tu są bardzo małe przeznaczone pieniądze, bo tam, gdzie szkolenie jest powyżej 4 godzin, to musi być zapewniony jakiś posiłek. Jest przewidziana jedna konferencja, natomiast nie ma imprez integracyjnych, nie ma tego typu rzeczy. Ale to już odgórnie Unia tutaj skorygowała rozdanie unijne, bo tak wyszło z badań. I poszli chyba bardzo podgórne głowy, żeby... No mnie trudno oceniać, ponieważ badania były przeprowadzane tutaj już na... Czy jeszcze ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Bo... Ja jeszcze taką uwagę chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Pani będzie realizować, znaczy mam nadzieję, że będzie realizować ten program, że zaczyna się z powrotem dziać to, co powinno w GOPS-ie i bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że wszyscy radni, jak wiadomo, zagłosujemy za tym, żeby te pieniążki, ten wkład znikomy z naszej gminy przeznaczyć i uruchomić ten program jak najszybciej. Ja się nie mam nadzieję, że to wielki tydzień tak wpłynął. Nie. I chciałabym, żeby tak zostało na stałe, bo jak widzę po tej ilości, pism, które spływają u mnie na dole, to bardzo bym chciała, żeby to było. To, że Pani zaczyna robić, to znaczy, że nie przestaniemy kontrolować. To tak nie ma aż tak dobrze, Pani Dyrektor. Znaczy Pani kierownik. Mam nadzieję, że awansuje. Może to prorocze, to nie przygodnie.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to dzisiaj ten jeden temat omawia Komisja Budżetowa. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie stanowiska Komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu oraz zniesienia wkładu własnego finansowego i rzeczowego do projektu z tytułem od aktywnej integracji do samorealizacji współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020 rozpatrzona, zaopiniowana pozytywnie 5 głosami za. Czytam projekt. Uchwała nr 34, łamane przez 211, łamane przez 2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu oraz wniesienia wkładu własnego, finansowego i rzeczowego do projektu pod tytułem od aktywnej integracji do samorealizacji współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Wierzbicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się i przyjmuje się do realizacji projektu pod nazwą od aktywnej integracji do samorealizacji osi priorytetowej 9 wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem działania 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPOWM 2014-2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości 84 760 zł w formie finansowej rzeczowej stanowiącego 20% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych wyżej wymienionego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 423 800 zł, w tym kwota dofinansowania projektu w wysokości 339 040 zł, wkład własny gminy łącznie w wysokości 84 760 zł, wkład finansowy 37 200, wkład rzeczowy niepieniężny 47 560 zł. Koszt realizacji projektu w roku 2017. Kwota dofinansowania projektu w wysokości 192 775 zł, wkład własny gminy w wysokości 42 380 zł, koszt realizacji projektu w roku 2018. Kwota dofinansowania projektu w wysokości 231 025 zł, wkład własny gminy w wysokości 42 380 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2017 roku do 30 września 2018 roku. Paragraf 2. Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze, ulica Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, Biuro Zamiejscowe ulica Czachowskiego 34-26-600 Rady. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się gminie Wierzbica. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęciem uchwały przedstawionej wersji. Proszę o podniesienie ręki. 13 osób za. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej. To chyba pani skarbnik, tak? Tak. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szlak za tym, za tą uchwałą, którą podjęliście Państwo przed chwileczką, zmieniamy budżet. Zmieniamy budżet, wprowadzając ten projekt do realizacji. Projekt, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększamy dochody i wydatki bieżące o kwotę 160 895 zł. Z czego? W tym roku środki unijne będą w kwocie 150 395 zł i o 13500 podnosimy dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+. Proszę Państwa, na poprzedniej sesji tworzyliśmy tam plan, ale no, sytuacja jest taka, że tych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach jest trochę więcej.
ktoś, kto bierze świadczenie, a później, czy zadaje jakieś informacje, później ma decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Te świadczenia oddaję do budżetu gminy, ja natomiast oddaję do wojewody. Po stronie wydatków, proszę Państwa, wprowadzamy projekt od aktywnej integracji do samorealizacji i tutaj dodajemy kwotę naszą 18 600 zł, to jest ten wkład pieniężny gminy. No te pieniądze zabrałam z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponieważ plan w stosunku do rzeczywistego wykonania wypłaty 13 był większy. Proszę Państwa, jeszcze 6500 zł zabezpieczamy na wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę dla całej powierzchni gminy w Bliźnicach. No i jeszcze po stronie wydatków tworzymy plan na zwrot tych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. I to są główne zmiany. Otwieram dyskusję na ten punkt. Radna Grzyb, proszę. Pani Rębio, ja rozumiem, że na przykład ci ludzie, którzy napisali podania teraz, Panie Wójcie, no, że tam na Stanisławowie takie dwie Pani napisały, że oddziałka, żeby to była oddziałka pod zabudowę, to takie plany to są ja, co widzę. To nie jest to, Pani Radna. Rzecz dotyczy studium, które wykonaliśmy dla Rzeszkowa, podjęta została uchwała. No i wojewoda tą uchwałę uchylił. Właśnie żądając od nas dokonania takiego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie gminy. Więc ten bilans będzie dotyczył rzeczy, które już istnieją, już są tereny, już przeznaczone, te, gdzie można się budować. Natomiast nie dotyczy to żadnych tam pism, które tam wpłynęły od strony mieszkańców, bo to nie dotyczy. Ten bilans raz zrobiony będzie niejako bilansem otwarcia dla kolejnej jakiejś zmiany. Gdybyśmy kiedykolwiek przystąpili do studium, do zmiany studium w jakiejś miejscowości, to już mamy na bilansie, wiemy jakie jest w tej chwili na dzień dzisiejszy są stan terenów przeznaczonych pod zabudowę i dołączamy to, co nam się jeszcze zmieni. Czyli to już będzie wykonana praca, najważniejsza jest w tej chwili. Nie wiadomo, kiedy taki plan powstanie, bo to będzie pierwsza do badania. Niech ich nie uprzedzi, bo takie badania trzeba pisać. Teraz pisze losu. No na razie z tą ścieżką, bo to była rzecz najważniejsza i kolejne wzorstwo przeznaczyło kolonia Zalesice tutaj na studium, ale tutaj bardziej pod teren rekreacyjny. Wyznaczony ten teren jest przy tym na rozstanie Zalesice. Resztówce, przepraszam. Także tutaj nigdzie na razie nie przystąpiliśmy do jakiejś zmiany studiów, czy odpracowania studiów. No ale wie Pani, to zależy wszystko od aktualnych potrzeb. Przeszkowie rzeczy, kiedy dotyczyła i nam przez lata o tym się rozmawiało, chcemy to dokończyć i chcemy to zamknąć. Stąd też właśnie konieczność jeszcze przekazania tych pieniędzy, co za otwarte, żeby to zamknąć. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej Przemysła Szyszka o przedstawienie stanowiska Komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wierzchnica na 2017 rok rozpatrzona za opiniowana po posiedzeniu 5 głosami za. Dziękuję. Projekt numer 2. Uchwała numer 34 łamane przez 2012 łamane przez 2017. Rady Gminy Wierzchnica z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchnica na rok 2017. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 ustawy o finansach publicznych uchwala się paragraf 1. Uchwale budżetowej gminy na rok 2017 nr 31 łamane przez 189 łamane przez 2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany planu. Pierwsze. Dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2.
wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W wyniku powyższych zmian paragraf 1 punkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Pierwsze. Plan dochodów w łącznej kwocie 45 644 568,84 zł. Z tego a. Dochody bieżące w kwocie 42 499 905,53 zł. B. Dochody majątkowe w kwocie 3 144 663,31 zł. Zgodnie z tabelą nr 1. 2. Plan wydatków w łącznej kwocie 46 915 965,84 zł. Z tego a. Wydatki bieżące w kwocie 40 934 061,90 zł. B. Wydatki majątkowe w kwocie 5 981 903,94 zł. Zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęciem uchwały przedstawionej wersji. Proszę o podniesienie jednej ręki. Widzę 13 rok. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. I w ostatnim punkcie trzeci też pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Rado, projekt numer 3 to jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026. Ta zmiana była konieczna, ponieważ projekt, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest przedsięwzięciem Gminy Wierzbica i ten projekt został wpisany do wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2018. Poza tym plan dochodów i wydatków budżetu dotyczący roku 2017 został dostosowany do uchwały, którą Państwo podjęliście przed chwileczką. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Nie widzę chętnych do dyskusji, to proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbica na 2017-2026 rozpatrzona, zaopiniowana na prezydencie Komisji Budżetowej. Projekt nr 3, uchwała nr 34, łamane przez 213, łamane przez 2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 12 kwietnia 2017 roku. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbica na lata 2017-2026. Na podstawie artykułu 226 ustawy o finansach publicznych oraz paragraf 1 i paragraf 2 rozporządzenia ministra finansów uchwala się. Paragraf 1. W uchwale nr 31 łamane przez 190 łamane przez 2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 zmienionej uchwałą nr 32 łamane przez 196 łamane przez 2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 roku oraz uchwałą nr 33 łamane przez 210 łamane przez 2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany. Pierwszy. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji. 13. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Właściwie zostały jeszcze takie rzeczy, mianowicie była sesja nadzwyczajna. Jeszcze w tym miesiącu będzie jedna sesja planowa, ale na ten moment nie podamy jeszcze terminu, dlatego że są, myśleliśmy o tym, żeby za dwa tygodnie, ale być może będzie inna potrzeba jeszcze w przyszłym tygodniu.
Nie będzie nadchodzącym, to nie, początek kolejnego, czyli... Ale 25 do Warszawy będzie. Czyli 24 byłby poniedziałek gdzieś tam i ewentualnie, ale już taka... Także jeszcze orientacyjnie. Dzisiaj ten koniec tygodnia rozstrzygnie się, czy to będzie, czy nie, i wtedy byśmy się spotykali 24 lub 25 musimy być w Warszawie. Także jeszcze dokładnego terminu dzisiaj nie podam. Natomiast przypominam radnym o oświadczeniach majątkowych do końca kwietnia. Jest to wymóg konieczny, ustawowy. I zostałem jeszcze ostatni punkt. Najlepsze życzenia świąteczne, spokojnych, radosnych i miłego wypoczynku. W atmosferze rodzinnej, niech to z Matrystanie Pańskie będzie nadzieją na nadchodzący rok. Wesołych Świąt. Ja również w imieniu swoich pracowników Urzędu Gminy chciałem złożyć Państwu, sołtysom, Państwu radnym, prezydium Rady najserdeczniejsze życzenia świąteczne, pogodnych, radosnych świąt, spełnienia wszelkich marzeń, wielu łask od zmartwychwstałego Jezusa, no i wypoczynku, uśmiechu, miłości, radości i wesołego Alleluja. Zamykam obrady 24 sesji Rady Gminy Wierzbicka.